Dzień dobry, Faustyna Galon-Kołakowska. Witam Państwa 28 lutego we wtorek w wydarzeniach. Zobaczmy, co dziś w programie. Młodzież z zabrzańskich szkół wspólnie debatowała o zdrowiu fizycznym i psychicznym. Faktycznie ciężko pracowaliśmy, żeby znaleźć odpowiednie argumenty i też ważne było to, żeby zastanowić się, co powiedzą przeciwnicy. Opowiemy Państwu o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych. Przedstawiciele pierwszego i drugiego liceum ogólnokształcącego w Zabrzu wzięli udział w debacie oksfordzkiej na temat zdrowia psychicznego. Spotkanie było inauguracją programu psychologicznej edukacji rówieśniczej Chcę wiedzieć więcej. Jest to zdecydowanie fakt, że zdrowie psychiczne jest istotniejsze niż zdrowie fizyczne. Odpowiedzmy sobie także na najważniejsze pytanie. Czym właściwie jest zdrowie psychiczne? W klubie biznesowym Areny Zabrze odbyła się debata oksfordzka w ramach programu edukacji rówieśniczej Chcę wiedzieć więcej. Organizatorami wydarzenia była poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zabrzu oraz drugie liceum ogólnokształcące. Ta debata została przygotowana przez nas, ale oczywiście we współpracy z poradnią zabrzańską, poradnią pedagogiczno-psychologiczną. Mamy doświadczenie w organizacji debat oksfordzkich, bo przecież już prowadziliśmy zabrzański turniej debat oksfordzkich o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze. Więc mamy i nauczycieli, i młodzież, którzy chętnie w takiej inicjatywie uczestniczą. Zdrowie jest bardzo ważnym elementem naszego codziennego życia, ale też wiemy, że my sami musimy o niego dbać. W związku z tym pomyśleliśmy, żeby skonstruować taki projekt, który zaangażuje młodych ludzi do tego, aby wziąć odpowiedzialność za własne życie, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w ich życiu, ale także za otoczenie rówieśnicze. Dlatego odbyła się debata oksfordzka, czyli sformalizowana forma dyskusji pomiędzy dwoma, czteroosobowymi drużynami. Mi się bardzo podobało. Ja przygotowywałam się również z drużyną naszą, więc wiedziałam po części, jakie będą argumenty i uważam, że dobrze im poszło i że dobrze je wykorzystali i że wręcz było lepiej niż na przygotowaniach. Młodzi ludzie chętnie podjęli temat i rozważali, czy zdrowie psychiczne jest istotniejsze od zdrowia fizycznego. To temat bardzo ważny. Wartość dodana niewątpliwie to to, że młodzi ludzie potrafią usiąść naprzeciwko siebie i rozmawiać na argumenty z dużą kulturą osobistą, z poszanowaniem przeciwnika czy drugiej strony. A trudność polega też na tym, że ci młodzi ludzie dowiadują się tuż przed debatą, w jakiej roli będą występować. Debaty moim zdaniem są bardzo potrzebne, bo to jest, fajnie jest się tak merytorycznie z kimś pokłócić, tak bez żadnej złej krwi, po prostu taka żywa dyskusja. To jest naprawdę bardzo potrzebne moim zdaniem młodym ludziom. Ja jestem zachwycony przede wszystkim świadomością młodzieży, ich wychowawców, dyrektorów, że warto to robić, bo można było szukać jakichś tam przyczyn, że wszyscy zrozumieli ideę tej debaty. No i o to chodzi, żeby jak najwcześniej zacząć się uczyć, mądrze dyskutować, szanować nawzajem, to mają do siebie debaty. Aby odpowiednio dobrać argumenty, licealiści brali udział w specjalnych warsztatach. Faktycznie ciężko pracowaliśmy, żeby znaleźć odpowiednie argumenty i też ważne było to, żeby zastanowić się, co powiedzą przeciwnicy, a to wcale już nie jest takie proste. Dużo też tej wiedzy, którą starałam im się przekazać w trakcie warsztatu, faktycznie przyswoiła i zaprezentowała tutaj. Natomiast zaskoczyła mnie argumentacja, którą przeprowadzili w trakcie już debaty, dlatego że argumentacja była autentycznie ich przez nich opracowana. Młodzież mamy naprawdę wspaniałą, do tego mamy świetne grono nauczycieli, którzy od wielu, wielu lat w tej debacie oksfordzkiej pracują. I po prostu szkoda nie wykorzystać takiego potencjału, więc to nie było wcale takie trudne. Do tego mamy taką młodzież, której nawet nie trzeba jakoś specjalnie zachęcać. Ja sama przygotowując drużynę tak naprawdę miałam więcej chętnych do udziału niż miejsc. W planach są już kolejne debaty z udziałem młodzieży z zabrzańskich szkół. W naszym mieście wydarzeń kulturalnych nie brakuje, dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą zabrzańskich instytucji kultury na początek nadchodzącego miesiąca. Jeszcze tylko 3 tygodnie i znów przywitamy wiosnę. Natura powoli zacznie budzić się do życia w przeciwieństwie do kultury, która w Zabrzu kwitnie przez cały rok. Dlatego pokrótce opowiemy Państwu, co takiego będzie się działo w zabrzańskich instytucjach kulturalnych w pierwszej połowie marca.
Zaczniemy od kina Roma, w którym 3 marca o godzinie 10 odbędzie się wielka gala programu Dzieci Dzieciom, organizowana przez sztab WOŚP imienia Heidiego przy 3 Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu. Dodatkowo przypominamy, że najstarsze kino na Górnym Śląsku należy do prestiżowej sieci kin studyjnych, dlatego zdecydowanie warto zapoznać się z jego repertuarem. Dzień wcześniej, czyli 2 marca, Muzeum Górnictwa Węglowego zaprasza na wyjątkowe spotkanie Muzyczna historia okładek The Beatles z wystawą Rafała Olbińskiego w tle. Podróży towarzyszyć będą utwory kultowego zespołu odtwarzane z płyt gramofonowych z lat 60. Przy okazji przypominamy, że wystawę dzieł Rafała Olbińskiego w muzeum podziwiać będzie można do 22 kwietnia. A skoro o wernisażach mowa, to przenieśmy się szybko do Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, gdzie 13 marca rozpocznie się wystawa malarstwa i grafik cyfrowych Beaty Wąsowskiej, podczas której goście będą mogli liczyć na dodatkowe atrakcje i niespodzianki z okazji Dnia Kobiet. Bo jak wiadomo, skoro marzec to Dzień Kobiet i dlatego też 8 marca w Teatrze Nowym w Zabrzu Dzień Kobiet z Fredro w roku Aleksandra Fredry. Z tej okazji tego dnia teatr zaprasza na spektakl Zemsta o godzinie 10 i 19. Więcej informacji o wszystkich wydarzeniach znajdą Państwo na stronach internetowych i profilach społecznościowych instytucji, które je organizują. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi i spędzenia czasu pod znakiem kultury. A w programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego popołudnia i do zobaczenia.